Cześć, tu Damian Lewczuk, Akademia CadCam.pl i w tym filmie pokażę Ci, w jaki sposób zamodelować i przygotować obróbkę takiej tabliczki. Mam do wykonania taką tabliczkę i zastanawiam się, w jaki sposób do tego podejść. Czy zostawić litery wypukłe, czy zrobić litery wklęsłe, czy w ogóle wygrawerować sam napis. I pierwszy wariant, który stwierdziłem, że przygotuję, będzie to wariant właśnie z takimi literami wypukłymi, gdzie to potraktujemy jako obróbka kieszeni. Ale ok, przejdźmy na początek do zamodelowania takiej tabliczki. Utworzę nowy plik, wybieram teraz nowy szkic, wybieram płaszczyznę szkicu i na tej płaszczyźnie utworzę tekst. I tak, na początku określamy zakres, w którym ten tekst umieścimy. W tym momencie nie ma to większego znaczenia, ponieważ za chwilę dostosujemy położenie tego tekstu. No i tutaj wpiszę po prostu Akademia CadCam. OK. Zostawię czcionkę domyślną. Tutaj trochę zwiększę wysokość tego tekstu. Że za dużo, to 20 mm i jeszcze zrobimy to w ten sposób. I ok, w tym momencie ten tekst jest w takiej pozycji, ale jeżeli dwukrotnie klikniemy na ten tekst, to mamy możliwość zmiany pozycji i możemy ten tekst edytować. I aby zmienić pozycję, to chwytamy za ten uchwyt i obracamy. W tym momencie ten tekst możemy zostawić w takiej pozycji, kliknij OK. Ale teraz jeszcze chwytając tutaj za te uchwyty, możemy dostosować trochę ramkę tego tekstu. I zmieniając szerokość tej ramki, ten tekst też się trochę dostosowuje. I zostawmy to właśnie w takiej pozycji. Tutaj jak widzisz, nie jest ta linia ani ta linia równoległa do osi X. Więc zaznaczmy tę linię i skorzystajmy tutaj z związania horizontal-vertical, tak aby ta linia była równoległa do osi X. OK, teraz to możemy jeszcze trochę przesunąć w to miejsce, ponieważ za chwilę wykorzystamy ten prostokąt do utworzenia ramki ograniczającej. I OK, zostawmy to w takiej pozycji. Teraz wybierz rysowanie prostokąta. Kliknij na pierwszy narożnik i na drugi narożnik tego prostokąta ograniczającego tekst. I następnie wykorzystamy funkcję offset. Zaznacz ten prostokąt i tutaj odsuniemy to o 5 mm. I OK, utwórzmy jeszcze jeden prostokąt za pomocą funkcji offset. Wybierz tę funkcję, zaznacz ten prostokąt. I tutaj odsuniemy to o 10 mm od tego prostokąta i klikamy Finish Sketch. I OK, teraz wszystkie szkice są na jednej płaszczyźnie, ale to w niczym nie przeszkadza, żeby wykonać taką tabliczkę. I tak, rozpoczniemy od funkcji Extrude i wyciągniemy tak jakby bazę naszej tabliczki. Czyli bazą będzie ten prostokąt zewnętrzny, ale jak widzisz, tutaj muszę zaznaczyć wszystkie trzy prostokąty, żeby wyciągnęła się po prostu pełna bryła. I w tym momencie wyciągnę to w dół. Nie znam jeszcze grubości materiału, z jakiej będzie wykonywana ta tabliczka, więc na razie po prostu zostawię tutaj minus 10 i ewentualnie później to dostosuję w programie obróbkowym, ponieważ tutaj tylko grubość będzie mogła być zmienna, bo jeżeli chodzi o głębokość tej kieszeni i wysokość liter, to będzie to już niezależne od grubości materiału. I OK, ale jak teraz widzisz, to wszystkie rysunki zostały ukryte, ponieważ wszystkie są na jednym szkicu. Ten szkic został wykorzystany do wyciągnięcia tego prostopadłościanu. Po prostu trzeba włączyć tutaj widoczność tego szkicu. Teraz wykonam kieszeń na podstawie tego prostokąta, czyli jeszcze raz wybieram Extrude i tutaj podobnie, jak zaznaczę ten prostokąt, to w tym momencie zostanie wykonany tutaj tylko rowek. No ale tutaj chcemy, aby litery były wypukłe, więc musimy zaznaczyć jeszcze ten prostokąt i tutaj wpiszmy głębokość tej kieszeni na 1 mm. Tutaj oczywiście wybieramy jako Operation Cut, aby została wykonana kieszeń i klikamy OK. I teraz to wygląda tak, że mamy tutaj prostopadłościan z kieszenią głębokości 1 mm. No i zostało nam jeszcze dodanie wyciągnięcia liter. Zaznaczam litery, wybieram funkcję Extrude i tutaj wybieram kierunek jako do dołu. Następnie jako Extend wybieram To Object, wskazuję dolną ściankę tej kieszeni i tutaj operacja została zmieniona już na Join. Klikam OK i mamy wykonane litery. Ukryję szkicę i tak wygląda już gotowa tabliczka. Możemy jeszcze dodać ewentualnie jakieś zaokrąglenia w narożach lub po prostu zostawić ostre naroża i zaokrąglenie wyjdzie po prostu z narzędzia. OK, ja to zostawię tak jak jest i teraz przejdę do modułu Manufacture i dodamy obróbkę tej części. Czyli tak, tutaj rozwijam to menu, wybieram moduł Manufacture. Zostałem przeniesiony do modułu kamowskiego, w którym możemy przygotować program obróbkowy na frezarkę. Wybieram nowy setup. Na początku ustawię przygotówkę bez naddatków. OK. I teraz bazę ustawię w lewym dolnym narożniku tej części i klikam OK. OK, mamy już bazę, możemy przejść do wykonania obróbki tej części i w tym przypadku, kiedy modelowaliśmy tę część tak jakby w dół, to teraz ta siatka trochę przesłania widok i tę siatkę możemy w łatwy sposób wyłączyć. Tutaj rozwijamy to menu Grid and Snap i odznaczamy po prostu opcję Layout Grid i w tym momencie nie mamy już siatki w tle, tylko mamy zwykłe jednolite tło. I OK, obróbka tutaj będzie prosta. Zastosujemy tutaj po prostu obróbkę kieszeni, ale ta tabliczka będzie wykonywana na frezarce, w której nie ma automatycznej zmiany narzędzi. Narzędzia trzeba zmieniać ręcznie i aby uniknąć zmiany narzędzi, to po prostu przygotuję całą obróbkę jednym małym frezem. Wybierzmy tutaj 2D Pocket i wybiorę narzędzie. W poprzednim dokumencie utworzyłem sobie frez o średnicy φ 2 mm. Wybiorę to narzędzie. OK. Wcześniej jak przygotowywałem obróbkę tej części, to dodałem właśnie narzędzie φ 2 i teraz jak ten dokument jest otwarty, to po prostu możemy wykorzystać narzędzia z tego dokumentu. Czyli jak teraz wybieram narzędzie, to w bibliotekach narzędzi mamy bibliotekę narzędzi Documents i ta biblioteka zawiera narzędzia plików, które są aktualnie otwarte we Fusion 360. Czyli tak, mamy tutaj ten plik i w tym pliku korzystałem z narzędzia o średnicy φ 2 mm i to narzędzie mogę wybrać i wykorzystać w tym projekcie. OK. Teraz przejdźmy do zaznaczenia geometrii i tutaj najszybciej będzie, jak zaznaczymy po prostu dolne powierzchnie kieszeni, które chcemy obrabiać. Na początku zaznaczę wnętrza liter. OK, a na koniec powierzchnię tej kieszeni. Teraz przejdźmy na zakładkę poziomy. Tutaj te poziomy trochę obniżę, są one odrobinę za wysoko. Tutaj w zupełności wystarczy 5 mm nad poziomem Retract Height, a tutaj wystarczy 5 mm nad górą przygotówki. OK i zakładka Passes. Tutaj zmienię trochę parametr Maximum Step Over, na przykład na 1,5 mm, tak żeby to zachodzenie ścieżek na siebie było trochę większe. I wyłączę opcję naddatków i przejdę jeszcze na zakładkę linking, aby ustawić wejście po helisie i tutaj na razie zostawię domyślne parametry, zobaczymy jak to wyjdzie. OK. Dobra. Wygląda to w ten sposób. Jeszcze ustawię się w widoku od boku i tutaj ta helisa zaczyna się trochę za wysoko. Właśnie obniżę po prostu wejście tej helisy. To znaczy tak, to jest po prostu 2,5 mm nad materiałem, co mamy określone w parametrze ramp clearance height, ale to jest zdecydowanie za wysoko jak na tę obróbkę. Może pół milimetra to za mało, ale 1 mm to będzie wystarczająco. Klikam OK. No i w tym momencie to wygląda już trochę lepiej. I OK, tak wygląda ta tabliczka. Przygotowanie tej obróbki nie było skomplikowane. Jest to stosunkowo prosty model, prosta obróbka, ale jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat przygotowywania programów obróbkowych we Fusion 360, łącznie z tym, jak przygotować obróbki trzyosiowe zgrubne, jak i trzyosiowe wykończeniowe, to zapraszam Cię do mojego kursu Fusion 360 CAM i szczegóły na temat tego kursu znajdziesz w linku, który zamieszczam w opisie do tego filmu. A jeżeli chodzi o tę tabliczkę, to w tym momencie to zakończymy, a w kolejnym filmie przygotuję kolejny typ tabliczki.